Szanowni Państwo, to jest Urząd Gminy w Mielcu, gdzie wójtem jest pan Józef Piątek. To jest skrzynka korespondencyjna. Proszę bardzo, w takiej skrzynce tutaj można zostawiać korespondencję podczas tej pandemii. Teraz spokojnie tutaj jestem w stanie tę kopertę wyciągnąć. Oczywiście moim celem nie jest wyciąganie tych dokumentów, tylko pokazanie, jak gmina dba o zabezpieczenie takich dokumentów, jakie państwo zostawiają, jak się do tego mają przepisy RODO i inne przepisy mówiące o zabezpieczaniu dokumentów. Mógłbym, szanowni państwo, oczywiście złożyć skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale uważam, że chyba nie ma to sensu, bo jeżeli nawet byłaby kara nałożona, to kara byłaby nałożona na gminę. My jako podatnicy byśmy zapłacili za to, a nie de facto wójt, którego tutaj uważam za winowajcę, bo to on powinien zadbać o to, żeby te dokumenty były dużo bezpieczniej przechowywane podczas tego momentu. Odkąd tam leżą, przecież może ktoś przyjść po godzinie 15, po 16, wrzucić tam dokumenty i do rana one tam leżą. No, widzicie państwo, czy są bezpieczne, to już ocenę zostawiam każdemu z państwa. Ja uważam, że absolutnie nie są tam bezpieczne. Sam musiałem tam złożyć swoje oświadczenie majątkowe i wtedy właśnie tę sprawę zauważyłem. Dzisiaj po tym, jak to nakręciłem, oczywiście było już po godzinie 15, ale jeszcze gmina była czynna, więc zadzwoniłem na sekretariat i panią Anię poinformowałem o tym, że są tam dokumenty, żeby te dokumenty po prostu przed wyjściem z urzędu jeszcze zabrać. Natomiast, no szanowni państwo, ja nie jestem policjantem, żebym to wszystko pilnował, od tego jest wójt i to powinno być dużo lepiej zabezpieczone. Dlaczego to prezentuję? Pokazuję państwu i zamierzam teraz pokazywać państwu to, jak zaczyna funkcjonować, znaczy nie zaczyna, jak od dawna może nawet funkcjonuje gmina pod wodzą naszego wójta, pana Józefa Piątka. Ja już po prostu nie mogę na to, na niektóre rzeczy dłużej patrzeć i po prostu siedzieć cicho, dlatego będę państwu pokazywał pewne rzeczy. Uważam, że mają państwo prawo wiedzieć i powinni państwo wiedzieć i wyciągać wnioski. Szanowni państwo, no kolejna sprawa, tak na przykład na gorąco, parę dni temu, dwa dni chyba temu zaczęło się rozwożenie maseczek. Czytam na stronie gminy, że dwie maseczki na gospodarstwo. Są wypełniane niedawno deklaracje śmieciowe. I w deklaracjach śmieciowych każdy podał, ile jest osób w domu. Dlaczego nie ma tyle osób, ile płaci śmieci, ile jest w deklaracjach zadeklarowanych, tylko dwie maseczki na gospodarstwo? Nie rozumiem tego. Nie można się tutaj tłumaczyć, że nie można było tam dokupić parę tysięcy maseczek, bo dokupić 3 czy 4 tysiące maseczek uważam, że gminę powinno być stać. I jeżeli rozdajemy, to powinno być to rozdane wszystkim mieszkańcom, którzy są podani w tych deklaracjach, bo to jest tak jakby realna liczba na dzień dzisiejszy naszych mieszkańców. Kolejna sprawa, zobaczmy, wszystkie gminy rozdały z tego, co widziałem, maseczki wcześniej. Nasza gmina dopiero teraz, kiedy już większość z państwa zaopatrzyła się w te maseczki. Jak były wybory, co roku mamy od pewnego czasu takie biuletyny gminne. Zawsze są na święta, ale jak były wybory, to biuletyn był już ze dwa miesiące wcześniej, żeby przed wyborami jeszcze odegrać pewną rolę. I wtedy dało się coś zrobić wcześniej. Natomiast maseczki no, otrzymujemy w momencie, kiedy już wszyscy, w większości państwo pewnie sobie w jakiś sposób zabezpieczyli, bo te maseczki już od jakiegoś czasu są dla nas obowiązkowe, więc widzimy, jaka jest sprawność gminy pod wodzą pana Józefa Piątka. Ode mnie w tym momencie tyle. Dziękuję.